Dzień dobry, w ten jesienny, pochmurny wieczór. Ups, nie włączyłem stopera. Dobra. Witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Resident Evil Remake. Tym razem będziemy bili się z pierwszym bossem, jakim jest... właśnie, jakim jest... Już wam powiem kto. Będzie to wielki wąż. Big Snake. Ale mam nadzieję, że uda mi się go za pierwszym razem pokonać i nie zginę. Tja. Dziś mamy... 20... Nie, co ja gadam. Czekajcie, dziś mamy... 18 sierpnia... września. Września. 18 września. 18 wrzesień. Dobra, muszę poczekać na zombieka, bo on tutaj mi trochę przeszkodzi. On jest tu, dokładnie. Tu, gdzie Jill mierzy. Tu. A może tam. Dobra, chodź. Chodź. To jest jedyny sposób, żeby go ominąć. Trzeba wejść na schody i szybko zrobić takie coś. Taki myk. Dobra, idę dalej. Czekajcie, jak ja pójdę tędy... Nie, idę tą drogą, którą pamiętam, że trzeba przyjść. Znaczy wrócić, co ja gadam? Pewnie dlatego, że przez ten duży koridor i on tak działa na mnie. Negatywnie. Dzień dobry panu. Pamiętam, że ktoś tam wspominał, że jak napisałem, że zawieszam tą serię na czas nieokreślony, to pisał, no i tak nie było czego żałować, bo ta seria i tak była nudna, wszyscy przeprowadzona. No cóż, ja nie powiedziałem, że ta seria była super przeze mnie przeprowadzona, tylko powiedziałem, że mi się chwilowo znudziła po prostu, przejadła. I tak wyszło. No. A teraz z powrotem zatęskniłem za Jill. Także będę dalej kontynuował. Idziemy tu. Dzień dobry panu. Panu. Tu trzeba już trochę uważać, bo tu jest pan zombie. Trzeba go trochę wypłoszyć. O właśnie, tak. Idziemy tu. I zaraz będzie epicka walka z panem wężem w roli głównej. Dobra, użyj klucza Jill. Nie wiem, czemu dzieje się tak długo zastanawia, zanim wejdzie. Dobra, to już wolę wziąć to cacuszko, jak to mówi człowiek zwierzyn, cacuszko. I zobaczymy, co na nas tu czeka. Coś mi się wydaje, że zaraz ginę. Muszę widzieć jego pysk. Widzę pysk, ale... Pysk, żeby... miał do góry ten pysk. O! Dawaj, dzieci. Dawaj. Ups. Uważaj, Jill. Górnicy widzę. O, jest maska, dobra. Biorę maskę, w sumie... Nie wiem, czy nie. Trzeba go zabijać. Bo i tak później się z nim zmierzymy. No, możemy chyba uciec. I tak zrobimy. Bo ja go wcześniej, jak tutaj grałem, bez nagrywania, to go zabiłem. Co znaczy zabiłem? Uszkodziłem, że on poszedł gdzie indziej.
A ty tak w sumie się nie opłaca, także wam to powiem, gdzie jest zatruta, jak widzimy, pełzin. Poisoned serum. Trzymasz serum, ale nie przy sobie, Jill. Och. Ktoś nie wymył dzisiaj butów. Butów. Gotów. Jak to w Jagged Alliance był taki jeden koleś, co mówi gotów. Gotów. Skąd jest, że to Barry, a nie Wesker? Aha, poczułaś wodę kolońską Brega, rozumiem. No nic, jedziemy dalej. Znaczy dalej. Mamy już cztery machy. Machy. Cztery maski. Maski, maski. Z tym, że tak, bierzemy... Dobra, muszę zamienić. Mówimy tak. No niestety trzeba z czegoś zrezygnować, żeby wziąć głupie maski, bo inaczej nie przejdę tego poziomu. Aha, już wiem, gdzie mam iść, dobra. Pamiętam, przypomniałem sobie. I się tak zastanawiam, czy nie będę teraz robił... właśnie rezydenta. Dobra, trzeba znowu poczekać na tego pana, tu jest. Czy nie będę robił odcinków Residenta Remake'a po, nie wiem, 15-20 minut, nie tak jak długo robiłem, żeby wam się po prostu przyjemniej oglądało. O, dzień dobry panu, niech pan tu przyjdzie. Proszę pana, tu jestem. Jill jest tutaj. Dobra, nie chce pan Jill kicha wsnąć, to nie. Fajna ma oczy. Look in your... Nie. Look your... Nie. Nie. O! Dobra. Look your... coś tam. Chciałem powiedzieć, spójrz moje oczy. Look... Look at my... nie. Co ja gadam? Dobra. Angielskiego już nie umiem, niestety. Tutaj przydałaby się lekcja angielskiego człowieka z wyżyn. On to dobrze umie gadać po angielskiemu. Najbardziej mnie rozśmieszył jego odcinek. Kiedy gadał w Nevegasie ciągle food. Coś tam, food. Food. Nie mogę. Dobra. Skupmy się na mojej grze. No. Dobra, wiecie, gdzie teraz idziemy? Idziemy włożyć maski na rzeźby. Można powiedzieć, że to praktycznie płaskorzeźba, ale rzeźba. Jak widzimy, nie ma już zombiaków. Poszły na party. Party Weskera. Wesker ich zaprosił. I tu będziemy się... myślałem jak pierwszy raz to grałem, że to jest jakiś boss będzie, nie? Ale to nie, to będzie taki ten z tych szybszych zębiaków. To spoilera dałem wam, ale dobra. Dobra, dajemy maseczki. Pamiętam zawsze, którą tu się wkładało pierwszą. To. Teraz Tew. Longeta. Ta. O. Ach, turniemka zachlapała mi kamerę krwią. Niedobrze. To? Nie. To. Ostatnie. Nie to. Nic co chcesz dać, Jill, no co? Jill, aż ci się spódniczka podwinęła ze strachu.
zobaczyłaś, co tam jest. Dobra, co tam jest? Jakiś potwór. Nie, straszne. To święty Mikołaj w postaci zombiaka. O ja pierniczę, a zmarnowałem. Dobra. Panie zombiaku, pan zaraz stań i tak. No, wiedziałem. Whoops. I... Ty szmaciarzu. Już? Okej. Okay. Ups, coś gra zwolniła. Nie wiedzieć z czego. Dobra, biorę to, co tu błyszczało. A nie to, już to wziąłem. Tu. Tu mamy takie coś. Taki cusik. Szybciej Jill. Biegusiem. Biegusiem, biegusiem, biegusiem. Czekajcie, zaraz wracam. Wracam. I no już jestem. Nie wiem, coś... Czego tak spadły nagle FPS-y? FPS-y. FPS-y. Szy? Szy, szy, szy. Ale tu zamienię sobie broń na tą normalną. I teraz pójdziemy... Czekajcie, gdzie my pójdziemy? Dobra, pójdziemy gdzieś... Pójdziemy... Nie, może zapisać. Tak będzie najlepiej. No cholera jasna, FPS-y wracajcie. Coś nie chcą wrócić. Ale animacja jest dosyć płynna, że nie powinno to sprawić wam problemów. Problemów. Tuf. Tiu. Ten nadal sobie śpi. Pan Mudżynek. Sorry, że nic nie gadam, ale... Nie, na razie co gadać. Idziemy w takim bądź razie najpierw zapisać, a później pójdziemy w pewne miejsce. Bardzo fajne miejsce. Raczej dokładnie kilka nowych miejsc. Czyli wyjdziemy dokładnie z rezydencji Raccoon City. Ale cisza. O, o! Kurde! Wiedziałam, że tu... Szlak. Dobra. No, Jill, wchodzisz. Jak to zabrzmiało. Bez żadnych podtekstów. Proszę. Chodziło mi, żeby Jill weszła. Aha, jeszcze
będzie ten goguś, ale on jest na górze, a ja idę na dół. Wolę sobie załadować moją strzelbę. Cyk. I tu chyba jak zakończę, to zapiszę. Będę robił wam krótsze odcinki. Także będziecie mogli sobie lepiej... Będzie wam lepiej się oglądało, tak mi się wydaje. To jeszcze wezmę, to załaduję. Cyk, cyk. I dobra. Trzeba zapisać. W sumie nie wiem, czy trzeba, ale wolę zapisać. Dobra. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Przerwa.